nie jest przypadkowa, bo trzy dni wcześniej przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców w latach 1939-1947. W 81. rocznicę tragicznych wydarzeń, które rozegrały się na Wołyniu i we wschodniej Małopolsce, wypełniają się dziś, tu, w Domostawie, słowa nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary. Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, oto jak przedstawia się program dzisiejszej uroczystości. Za chwilę o godzinie 11 odprawiona zostanie msza święta polowa w intencji ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Następnie wciągnięta zostanie na marsz flaga państwowa i wspólnie odśpiewamy hymn narodowy. Kolejny punkt to powitanie przybyłych na uroczystość gości oraz mieszkańców przez wójta gminy Jarocin oraz prezesa Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska. Kulminacją ceremonii będzie odsłonięcie i poświęcenie pomnika Rzeź Wołyńska. Po tym odbędzie się apel pamięci oraz okolicznościowe przemówienia. Na koniec przybyły delegacje, stowarzyszenia oraz organizacje złożą pod pomnikiem wieńce i kwiaty. Podczas uroczystości będzie prowadzona zbiórka pieniędzy oraz sprzedaż publikacji i okolicznościowych pamiątek, z których dochody zasilą budowę w tym miejscu Memoriału Ofiar Ludobójstwa na Kresach, który tutaj obok powstanie. Brawo! Przed nami pierwszy punkt programu, msza święta. W dzisiejszych uroczystościach wspierał będzie nas tutaj zespół wokalny Hubal z Hrubieszowa. I za chwilę przed mszą świętą zaśpiewa on dwa utwory. Jakże wymowne. Wysłuchajmy ich w ciszy, w skupieniu. Śniłam dziś o lesie, tym wołyńskim ukochanym. Śniłam dziś o lesie, we krwi bliskich wykąpanym. Pierwszy słońca promień dzisiaj zajrzał w okno i zapukał. Wstań, Polaku, biegnij szybko i schronienia szukaj. Śmierć na Wołyń płaszcz rzuciła, ciężki purpurowy. Widły, sierpy i topory, na nich polskie głowy. Śniłam dziś o lesie, tym wołyńskim ukochanym. Śniłam dziś o lesie, we krwi bliskich wykąpanym. Przyszła nagle niespodzianie, miała ogień w oczach, krwawe stopy, krwawe włosy i siekierę w dłoniach. I zaczęła żniwo.
niebo krwawe, Polski głów jej mało, mordowała wszystkich wkoło, krzycząc mało, jeszcze mało. Śniłam dziś o lesie, tym wołyńskim ukochanym. Śniłam dziś o lesie, we krwi bliski wykąpanym. Chybaś przysnął, Panie Boże, i nie widzisz, co się dzieje. Tu mordują dzieci Twoje, strumieniami krew się leje. Teraz cisza tylko śpiewa, tam w wołyńskim lesie. Pamięć o tych, co zginęli, z wiatrem w Polskę niesie. Śniłam dziś o lesie, tym wołyńskim ukochanym. Śniłam dziś o lesie, we krwi bliskich. Czy pamiętasz, Panie Boże, nad Wołyniem łunę krwawą i ten krzyk z płonącej chaty, mordowanych przez sąsiadów? Chyba byłeś w tamtej porze gdzieś po innej stronie świata, bo byś pewnie się zasmucił i przystanął i zapłakał. Czy słyszałeś modłę, Panie, oczy Ojca, czy pamiętasz, gdy hańbili córkę jego banderowcy jak zwierzęta? On na drzwiach ukrzyżowany płakał, zmiłuj się nad nami. Zlitowali się oprawcy, skuli oczy bagnetami. Patrząc z góry przez firmament, dzieci śliczne jak aniołki, na sztachety powbijane. Kto je teraz poprowadzi na spotkanie z Tobą, Boże? One przecież takie małe, zbłądzą same w tych przestworzach. Czy spamiętasz, Panie świata, męczenników tych z Wołynia? Umierali z myślą o tej, która nigdy nie zaginie. Polska o nich zapomniała, rozpłynęła się w oddali. Czasem drżąca ręka starca
świeczkę jeszcze tu zapali. Porastają chwastem z bliższa, kroby toną w bujnej trawie. Jutro już nie będzie komu świeczki za nich tu postawić. Towarzyszy. A teraz proszę przed mszą świętą o krótkie słowa księdza Ryszarda Chlawę, redaktora naczelnego pisma Moja Rodzina i portalu internetowego prawy.pl. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak zostało wspomniane, reprezentuję redakcję Moja Rodzina, portal prawy.pl i Fundację SOS Obrony Poczętego Życia. W tym numerze specjalnym na moje rodziny na okładce jest pomnik, który będzie poświęcony. W środku artykuł posła profesora Andrzeja Zapałowskiego zatytułowany Ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Po tych uroczystościach tutaj przy pomniku będzie można nabyć to czasopismo. Pragnę oddać hołd tym wszystkim, którzy przyczynili się do zbudowania tego pomnika. Szczególnie pragnę podziękować byłemu wójtowi, panu Zbigniewowi Walczakowi, którym robiłem wywiad na portal prawy.pl. Nie było takiego miejsca w innych częściach Polski, żeby upamiętniono pomnik. Tak jak dla Jezusa nie było miejsca w Gospodzie. Znalazło się w stajni betlejemskiej. Panie wójcie, wreszcie pomnik będzie odsłonięty po latach trudu wielu ludzi pod pańskim nadzorem. I można powiedzieć, że tutaj przenosi się Wołyń. Dlatego pozwólcie, że ucałuję tę ziemię, która symbolizuje ziemię wołyńską zroszoną krwią męczenników. Ciszy i zadumie przygotujmy się teraz do mszy świętej, którą odprawią.
Ksiądz Antoni Moskal, przewodniczący Komitetu Honorowego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska w Domostawie. Ksiądz Ryszard Halwa, redaktor naczelny pisma Moja Rodzina i portalu internetowego prawy.pl. Ksiądz Franciszek Partyka, proboszcz parafii świętego biskupa w Tarnogórze. Ksiądz Mariusz Lizończyk, proboszcz parafii świętego brata Alberta w Jaworznie. Ksiądz dr Ireneusz Bruski, prezes Stowarzyszenia imienia Witolda Hulewicza. Ksiądz Paweł Łukaszka, proboszcz parafii w Kokrzwi, hokeista, olimpijczyk. Ksiądz Mariusz Majewski z Jeleniej Góry. Ksiądz ojciec Krzysztof Lewandowski, kapelan rajdu katyńskiego. Ksiądz Ryszard Krakowski, także kapelan rajdu katyńskiego. Ojciec Stanisław Wardęga. Ksiądz Ryszard Stradomski z Florydy. I ksiądz Witold Józef Kowalów z Wołynia. W ciszy, zadumie, pokorze i pamięci ofiar odprawiana jest msza. Jak powiem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Gromadzimy się na tej ziemi, aby w tej wspólnocie, jaką tworzymy tutaj, tego kościoła pielgrzymującego, oddać Bogu należną mu cześć w dzień święty. Ale to dla kresowian dzień szczególny, bo w tej wspólnocie wspominamy tych, którzy w tak okrutny sposób z tego świata odeszli. Od dzieci po najstarszych, poprzez księży, których przeżynano na ołtarzu piłą z nienawiści do tego, że tylko byli Polakami. Wszyscy tutaj, jak jesteśmy, bierzemy udział w tej Eucharystii, to jest zjednoczeniem Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem, ale tylko w jednym, w prawdzie, bo Bóg, Jezus Chrystus, w prawdzie przyszedł na ziemię i w prawdzie odkupił każdego z nas i w prawdzie prowadzi nas do nieba, ale nie zmusza, by do tego nieba wejść, ale my chcemy i prosimy dzisiaj w sposób szczególny, aby ta ofiara naszych rodaków była ofiarą, która wyda owoce nawrócenia dla tych, którzy w dalszym ciągu żyją w zakłamaniu. I to osoby duchowne czy świeckie, które utrudniają nam pamięć o tej bolesnej tragedii, jaka dokonała się na naszych Kresach Wschodnich. Dlatego wielkiej pokorze przeprośmy Boga za wszystkie nasze słabości, grzechy, upadki, aby nasza ofiara była przez Chrystusa przyjęta. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała.
Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. Na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię. Składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, który płacisz grzechy świata, przymaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, a bowiem tylko Ty się święty. Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca, Amen. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Sprawnie ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się tej godności sprzeciwia, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Amosa. Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: widzący, idź, uciekaj sobie do ziemi Judy i tam jedz chleb i tam prorokuj, a w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i Pan rzekł do mnie: idź, prorokuj do narodu mego izraelskiego. Oto słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Okaż swą łaskę.
słuchał tego, co mówi Pan Bóg. Oto ogłasza pokój ludowi świętym swoim. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją. I chwała zamieszka w naszej ziemi. Pokaż swą łaskę i daj nam zbawienie. Spotkają się ze sobą łaska i wierność, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Pokaż swą łaskę i daj nam zbawienie. Pan sam obdarzy szczęście, a nasza ziemia wyda swój owoc. Przed nim będzie kroczyć sprawiedliwość, a śladami czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego woli. Szczodrze ją w nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to, co w niebiosach i to, co na ziemi. W Nim dostąpiliśmy udziału, my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. My, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. W Nim także wy usłyszycie słowo prawdy, dobrą nowinę o naszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na ostateczne odkupienie, które nas uczyni własnością Boga ku chwale Jego majestatu. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja.
dzbami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę, prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie, ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych, namaszczali olejem i uzdrawiali. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak dobrze, że tu jesteście. Jak dobrze, że tu jesteśmy. Drodzy księża, koncelebransi, nie spodziewałem się, że będzie tylu, bo do wtorku tamtego tygodnia jeszcze nie wiedziałem, czy będzie msza święta legalnie mogła być odprawiana. Nie miałem oficjalnego pisma potwierdzającego tę uroczystość tak bardzo podniosłą. 2 lata temu, widzicie, nie ma z nami księdza Tadeusza Isakowicza, tego niesamowicie zasłużonego księdza w obronie tej prawdy o Wołyniu, o Kresach, o tym wszystkim. O tym wszystkim, co tam się działo na naszych Kresach, zabranych nam przez sojuszników. Moi drodzy, wielokrotnie rozmawialiśmy w różnych miejscach, w Warszawie, w Zamościu i widziałem, jak on, potem razem z nim byliśmy sekowani za to, że tę prawdę podtrzymujemy, że on ją tak pielęgnuje. I bardzo mnie zabolały te słowa, kiedy po tylu latach na Skwerze Wołyńskim pan Andrzej Duda, którego sam wybierałem jako prezydenta, bo nie było kogo, powiedział do niego, niech ksiądz waży słowa, co ksiądz mówi. I potem u Rzymanowskiego mówił, że my nie uprawiamy polityki. Hańba! Polityki latania z widłami. Ja, panie prezydencie, w rękach Tadeusza nie widziałem żadnych wideł. Tam były tylko słowa, dlaczego wy nas tak poniżacie? Podobnie jak mówiła Janina Kalinowska na tam placu Piłsudskiego, to też mi nogi w ziemię wrosły, że my jako kresowiacy jesteśmy bardziej poniżani, niczym jesteśmy wobec mniejszości ukraińskiej. Ja po prostu nie wiedziałem, o co tu chodzi, a niestety jest taka rzeczywistość. Moi drodzy, to wszystko nabiera takich kształtów, kiedy się gromadzimy, żeby dać odpowiedź temu, co złe, przez swoją postawę. Dlaczego ty nas bijesz? Dlaczego nas tak sekujecie? Za to tylko, że pamiętamy o tym, co się wydarzyło. Moi drodzy, ten pomnik, Andrzej Pityński nie dożył tych chwil, a mówił, że nie wolno tam nic uciąć, nie wolno nic ująć z tego pomnika, bo taki pomnik, albo on powstanie, albo nie będzie wcale. I miał ten pomnik wrócić do Stanów Zjednoczonych, ale właśnie dzięki tym nielicznym radnym i panu Zbyszkowi Walczakowi, tej gminie, moi drodzy, ten pomnik. Tu jest Polska, tak? Tu jest Polska! Tu jest Polska i tu bije serce Polski! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska!
drodzy. Już Pan Bóg usłyszał. Ci, co nagrywają, może są i z TVN-u, z innych tam stacji, to są, to piszcie prawdę. Mówcie prawdę, tak jak ona jest. A nie kombinujcie, jak pójdzie do góry i potem ludzie mają bełkot w głowie, nie wiedzą, jak się mają ustosunkować. I moi drodzy, popatrzcie, ten pomnik w swojej wymowie, on rani wrażliwość Ukraińców. On niszczy dobre stosunki z Ukrainą. Kiedy one były dobre? Kiedy one były dobre? Brawo! I sam mój prezydent się o tym przekonał. W tamtym roku, kiedy wcześniej, i to jest takie zestawienie, moi drodzy, Andrzej Pityński kawalerem Orła Białego. Pan Zełenski kawalerem Orła Białego, za co? Hamba! Hamba! I mój prezydent bardzo szybko się o tym przekonał. Pojechał ten pan w dresie do Kanady i kogo tam odznaczył? Banderowca. A miał Orła Białego w kieszeni pewnie. A potem w ONZ-cie, kiedy pan prezydent przemawiał, wstał swoją delegacją i plecy pokazał memu prezydentowi. To hańba. Ale sam sobie na to jakoś zasłużył. Ale dlaczego Polacy? Dlaczego Kresowiacy przestrzegali tego człowieka? I bo myśmy myśleli, że przyjdzie rząd prawicowy, że te sprawy kresowe odżyją. Że te kości będą wydobyte z tych dołów śmierci. Że te nasze dzieci, że starsi i kobiety wreszcie będą pochowani w ziemi poświęconej. I panie prezydencie, ksiądz Tadeusz czynił to, do czego my, księża, jesteśmy powołani. Uczynki miłosierdzia co do ciała. Zmarłych godnie pochować. Brawo. A Tadeusz usłyszał, że ma się zająć sprawami kruchty kościelnej. Panie prezydencie, byłem na jego pogrzebie księdza Tadeusza i tam nie usłyszałem słowa przepraszam. Chciałem przemówić w imieniu Kresowian. Na tym pogrzebie zabroniono mi. Zabroniono? Ksiądz nie będzie przemawiał. Dlatego tutaj przepraszam cię za to, że od tych wielkich, tak z tego świata, otrzymałeś takie baty i takie boleści. Nie tylko od świeckich, ale także i od duchownych. I coś o tym wiem, bo przez 16 lat, moi drodzy, pracowałem w Borownicy. Kto był w Borownicy, tam na Podkarpaciu, wie, że to jest kolejna wioska, która przeżyła ludobójstwo. I moi drodzy, dwa dni temu była smutna rocznica, 80. rocznica mordu księdza Kopcia, księdza Jasia Mazura z Tarnawki. Ksiądz Papaściak z Delonowi uciekł, bo został ostrzeżony. Ale tak jakoś przeszły te śmierci, te rocznice tak mimo. Ale my nie damy o tym zapomnieć. Wy to jesteście, nie wiem, jest 20 tysięcy, 15, nie wiem, ale jest was bardzo dużo i każdy na końcu mszy świętej usłyszy te słowa: idźcie w pokoju Chrystusa. Nie idźcie, miejcie spokój, pokój, ale idźcie i tam wszędzie, gdzie jesteście, gdzie będziecie, mówcie prawdę, mimo że ta prawda wielu boli. Wielu by chciał zakłamać i o niej nie mówić. I piszą nową historię, moi drodzy. Popatrzcie, myśmy od powstania listopadowego mieli za wolność waszą i naszą. Jakiś to inny naród ma, moi drodzy, zawołanie Bóg, honor, ojczyzna. Ja kiedyś byłem na odsłonięciu tablicy poświęconej księdzu Gurgaczowi, powiedziałem, że jestem patriotą. To dobrze, prawda? Ale powiedziałem też, że jestem polskim nacjonalistą. O! I to było w starej wsi, kiedy ja powiedziałem, wiem jaka będzie reakcja, będzie zupełnie inna, bo są ludzie inaczej myślący. A tam był, on? Nacjonalista? No to ja się posłużę, moi drodzy, takim zestawieniem. I to muszę przeczytać, żeby to każdemu zapadło. Polski nacjonalizm, Henry Cienkiewicz, tylko nikczemne i złośliwe indywiduum lub absolutni głupcy mogą porównywać nacjonalizm polski z charakterystycznym nacjonalizmem niemieckim lub czarnosecinnym, rosyjskim czy ukraińskim. Nacjonalizm polski nie tuczył się nigdy cudzą krwią.
i łzami. Nie smagał dzieci w szkołach, nie stawiał pomników katom. Zrodził się z bólu i największej tragedii dziejowej. Przelewał krew na rodzinnych i na wszystkich innych polach bitew, gdzie tylko chodziło o wolność. Jakiż to inny naród miał i ma na swoich sztandarach hasło za wolność naszą i waszą. To jest prawda. Moi drodzy, i jaka jest wytyczna dla Kościoła grecko-katolickiego i też i naszego Kościoła? Bo można było dużo mówić, ale to nie jest czas na to, by opowiadać swoją historię, jaką miałem z pierwszymi biskupami moimi, z księdzem arcybiskupem Michalikiem, z moim biskupem Szalem, z Popowiczem. To jest człowiek naprawdę, gdy przyjechał do mnie na plebanie w środę popielcową 2015 roku i próbował przeinaczać wszystkie fakty. Myślał, że ja żyję między tymi górami, lasami i mam, jak to powiedziała Maria Tucka, zawężone horyzonty myślowe. I on myślał, że ja jestem od takim księżuniem tam, gdzie w tych Bieszczadach, taki głupi, taki może niedouczony, a my mu go tak naprawdę zaskoczymy i my mu pokażemy szkołę, jak to powinno wyglądać. 16 lat była walka o prawdę. 16 lat, moi drodzy. Do tego doszło, że z naszego słowa pan Huk, który robił nam prowokację w Jaworniku Ruskim, doniósł nas na policję do Przemyśla. Byłem ponad 5 godzin przesłuchiwany w moim wolnym kraju. Hańba! Hańba! Ale popatrzcie, doktor Lucyna Kulińska, z czym się zmaga? Andrzej Łukawski, z czym się zmaga? Inni ludzie, którzy już po prostu nie wytrzymują. Ileż tu można prosić? Mama, jak prosi dziecko 100 razy, to jest mamusia spokojna, czy daje klapsa? No przecież już nie wytrzymuje. Ile cię można zaprosić? I my też prosimy, prosimy o te nasze kresy, prosimy. I co? I widzimy zachowanie, jak to dzisiaj też mówił pan prezydent w ONZ-cie, że teraz nie ma czasu na wojnę, bo są inne ważniejsze sprawy. Inne? No jakie ważniejsze? Dlatego widzicie tutaj, popatrzcie, czy dla was są inne ważniejsze sprawy? Bóg, honor i ojczyzna. Honor. Bóg, honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. I moi drodzy, my się nie mamy czego wstydzić. A nam wmawiają, jak Żydowi chorobę, że my mamy za wszystko się wstydzić. Polacy, antysemici. Polacy, a to Niemców wygnali. Polacy, a to Ruskich mordowali w 20 roku. Nie tam, że to Ruscy szli na Polskę. Nie, to Polacy mordowali. I patrzą Ukraińcy, myślą tak. Skoro Niemcy piszą swoją historię nową, skoro Ruscy piszą historię, skoro Żydzi piszą historię nową, to my będziemy stali z boku? Też piszemy swoją historię. Wyście naszych mordowali i myśmy też jakieś złe rzeczy popełniali. Hańba. Moi drodzy, do tego to dochodzi, że my i ten głos stąd, jaki będzie na pewno słyszany i w Warszawie, i tu, i w Kijowie, i może w Berlinie, nie chcemy takiej rzeczywistości, żebyśmy żyli w zakłamaniu, bo tylko prawda nas może wyzwolić. Prawda, moi drodzy. I popatrzcie, co pisał. I to też trzeba przypomnieć, żeby Kościół, jak mówiłem, grecko-katolicki, rzymsko-katolicki, szedł drogą księdza Homyszyna. I chwała Panu tam, grobie Pełechatemu i doktorowi Osadczemu za to, że wydali książkę, te dwa królestwa, ukazujące postać tego człowieka myślącego, jak odnowić Kościół grecko-katolicki, ale w duchu miłości prawdziwie pojętej. I to droga Kościoła rzymsko-katolickiego. I co z Gilszewskim sobie wymieniali te pisma. I co pisał? Homyszyn, miejcie cierpliwość, bo to są niesamowicie ważne sprawy. Głównym naszym sprzeniewierzeniem się jest herezja nacjonalizmu. Ta herezja jest najcięższą i najbardziej niebezpieczną herezją naszego czasu. Ta herezja nacjonalizmu opętała także naród, nasz naród, i stała się prawie bałwochwalstwem. Naród ponad wszystko. Łaskę zrobimy Panu Bogu, gdy postawimy imię Boże na drugim miejscu. Naród i Bóg. Postawiliśmy prawdę naszą ponad prawdę Bożą, czyli jak mówi święty Paweł Apostoł, zamieniliśmy prawdę na kłamstwo. Liczy się dla nas sumienie narodowe. W imię tego sumienia proklamuje się zasada, że wszystkie środki, nawet nieetyczne,
są dozwolone, gdy chodzi o dobro narodu i budowę państwa. Kościół ma służyć polityce. Wiara i religia ma stanąć do jej usług. Kto myśli inaczej, kto się temu sprzeciwia, uchodzi za wroga narodu. Nacjonalizm począł u nas przybierać cechy ducha pogańskiego, albowiem wprowadza pogańską etykę nienawiści, narodowości, a nawet wzbraniając nieść im pomoc i okazywać miłosierdzie w ich nieszczęściu. To właśnie jest przeciwne etyce chrześcijańskiej. Chrystus bowiem nakazał słowem i swoim przykładem miłować bliźnich swoich. Dalej, hierarchia przestrzegał, ale nie tylko duchem pogańskim począł zionąć nasz ukraiński nacjonalizm. Co gorsza, na tle nacjonalizmu ukraińskiego zjawiły się oznaki pewnego rodzaju satanizmu, a więc opętania. Moi drodzy, bo czym innym, jak to nazwać, kiedy wydał rozkaz Sotniak mężowi, żeby zabił żonę, dzieci, żeby zabił żonę Polkę i dziecko polskie, bo taki dostał rozkaz. Ileż takich morderstw było? I oni mówią, że to były takie czasy, takie okoliczności, że to były jakaś wojna polsko-ukraińska. Wojna polsko-ukraińska była w 18 roku, ale to była rzeź Polaków. I moi drodzy, mam takie smutne obawy. I obyś nie miał racji, moi drodzy, dlaczego Ukraińcy nie pozwolą wygrzebać naszych zmarłych. Bo co się okaże? Że tam są dzieci, kobiety i starcy. I co? Nagle świat zobaczy, że przecież ojcowie Zełenskiego i innych mordowali kogoś? Że tam dzieci, kobiety, przecież tylko dzieci ukraińskie giną. O jedno dziecko za dużo, zawsze, wszędzie. O każdą osobę za dużo. Ale moi drodzy, jak Olga śpiewała o dzieciach z ulicy Przemysłowej, tam nawet ci okrutni Niemcy dawali niektórym dzieciom przeżycie. Jak wyglądał, jak Aryjczyk, miał włosy blond, oczy niebieskie, Niemcy sobie wybierali jak rasowe pieski. O tym Olga Bończyk śpiewała. A jakie szanse miały nasze dzieci na Kresach? A było ich ile? 60, 80 tysięcy? Panie Boże, Ty wszystko wiesz, Ty widzisz i znasz. Przyjmij je i przytul do serca swego. Te nasze pociechy, które nie mogły już potem żyć, bo im nienawiść nie dała. Dlatego my tutaj z tego miejsca prosimy o to, aby takie poglądy, które wyrażą na przykład arcybiskup Lwowa Ihor Woźniak, który w swojej nauce pasterskiej mówił: Stepan Bandera jest skarbem narodu. Lubomir Huzar mówił, że on to nie jest dzień przeszły, ale współczesność i świetlany przykład rozwoju społeczeństwa ukraińskiego. Ludzie, dlatego my stajemy przed takim wyzwaniem i ja się pytam, bo mówiłem do moich księży biskupów, arcybiskupów, że czego nie ma tego dialogu opartego na prawie, czego ja w seminarium nie uczyłem się o Homyszynie, o tej prawdziwej historii jednoczenia kościoła grecko-katolickiego z kościołem polskim. No było takie ciche milczenie, a że Popowicz naciskał bardzo mocno, to moi drodzy, z tej Borownicy, jak ktoś wie, jaka to wioska, jest z najtrudniejszych parafii w archidiecezji przemyskiej, zostałem stamtąd usunięty na wniosek księdza arcybiskupa Popowicza i zostałem przesunięty do Pielni jako administrator, nie jako proboszcz. Dlatego, że byłem przeciwnikiem takiej, a nie innej sytuacji tam na tym terenie, że nie poddałem się tej presji ukraińskiego nacjonalizmu. Moi drodzy, dlatego módlmy się gorąco do naszego Boga przez przyczynę tych, którzy są naszymi patronami, a wspólną patronką jest Najświętsza Maria Panna. Jest Jezus Chrystus Król, którego ona przynosi nam jako to dzieciątko i mówi: On jest Królem, a ja chcę być Waszą Królową. I ta Matka Boża naszej katedry lwowskiej, Matka Boska, która przed którą Jan Kazimierz jako Matce Bożej Łaskawej ofiarował naród polski i siebie, przyjął ją za swoją panią i królową. Moi drodzy, kiedy to było za rok czasu, przecież tak zwani kazacy, kozaki, to księdza Andrzeja Bobole ze skóry obdzierali. Następnie, prawda, była sprawa Humania, rzeź humańska. To jaka tam jest kultura, moi drodzy? Jaka kultura? To pięknie też Sienkiewicz opisał w takich krótkich trzech słowach. Chlaty, ryzaty i zabawiaty. Tyle mogli ci ludzie, prawda, zaoferować tej kulturze polskiej, jak widzieli w dolinie
tam gdzie była ta nasza kopalnia bazaltu, jak te piękne domki, prawda, poustawiane uliczki i te inne miejscowości po prostu zazdrościli. To wykorzystali ci nacjonaliści ukraińscy, wpajając ludziom, że można zabić człowieka bezkarnie. I Kościół grecko-katolicki to przyzwalał. Czy reżyser Zbarzewski to pięknie ukazał w tym filmie Wołyń, prawda? Nadszedł czas żniw, ryzaty lachy. Czas wyrywać konkurs pszenicy. I to robili, moi drodzy, tyle tych mszy wołyńskich, które zostały przerwane. Tylu księży zamordowanych, przeżynano jak księdza Brodarczyka piłą, wbijano gwoździe do głowy, szczury zaszywano w brzuchy. Takie były męki. I teraz przyznać się do tego, to jest bohaterstwo, moi drodzy. Ale nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi dla chrześcijanina, czy to jest grecko-katolicki, czy rzymsko-katolicki, jak życie w prawdzie. I uznanie tego, bo grzech jest rzeczą ludzką. Ale powstanie z tego grzechu jest łaską Bożą i jest bohaterstwem człowieka, kiedy umie się do tego przyznać. A trwanie w grzechu jest sprawą diabelską. Niestety bardzo wielu duchownych i świeckich w tym chce trwać. Dlatego niech nasza obecność i nasze modlitwy tylu tysięcy ludzi wyprosi przez stawiennictwo tych pomordowanych niewinnie ludzi, aby to wreszcie pojednanie prawdzie nabrało głębokiego sensu, aby ta prawda zwyciężyła, aby to, co nazywamy pojednaniem, miało swoje odzwierciedlenie tylko i wyłącznie na tym, że te groby będą, kości z tych grobów wydobyte i ludzie będą pochowani w godny, ludzki, chrześcijański sposób. I o to, moi drodzy, się naprawdę gorąco módlmy i niech Pan Bóg, który płakał i całe niebo płakało przede mszą świętą, teraz mamy piękną pogodę, nie za gorąco, nie za zimno. Możemy Boga naprawdę w skupieniu uwielbiać, możemy podziwiać to wszystko, co nam daje i możemy nabrać sił, że nie jesteśmy sami, moi drodzy. Dlaczego tutaj nie ma wśród nas, kogo nie ma? Jak myślicie, kogo wśród nas nie ma? Księża. Nie ma księża biskupa. Nie ma księdza biskupa, żadnego nie ma. Dlaczego? Popatrzcie, tyle, a byłem w Sandomierzu, mówiłem, prosiłem, żeby wzięli patronat temu uroczystym, będzie bardzo dużo ludzi, będzie wiele pytań i naprawdę jak Kościół zobaczy hierarchów, którzy idą z nami, to będzie wspaniale, nie wolno się bać, nie wolno uciekać od prawdy. Nie wolno mówić, że a tego może nie było, to już było dawno i już mnie to denerwuje, moi drodzy, bo się księża obrażą, nie wiem, nie obchodzi mnie to wcale. Jest brawo! Brawo! Bo my, moi drodzy, są rekolekcje, misje i zawsze słyszymy przebacz, zapomnij. Przebacz. A ja pytam się, czego nie ma tego nacisku na tych, co zło czynią, żeby przeprosili. A co ja zrobię? A co ja zrobię z tym przebaczam? To jest mój albo grzech, albo moja chwała. I Pan Jezus to wyraźnie powiedział w tej przypowieści, oto miał jednego sługę, był mu winien 10 tysięcy talentów, płakał, przepraszał, darował mu, dobra, ale ten poszedł i zrobił co bądź, 100 denarów był mu winny kolega, to go do lochu wrzucił, a myśmy Ukraińcom co pokazali? Pięść? Przecież oni przyjechali do Polski w tych strasznych dla nich czasach i sama miłość i serce, a w zamian co? Posłuchajcie wywiad Światosława Szewczuka z jednym z kraju, Katolicka Agencja Informacyjna. To było na apel rodzin ofiar ludobójstwa do Episkopatu Polskiej Ukrainy, bo w tamtym roku to była konferencja. Jakie tam padły słowa? I moi drodzy, o co chodzi? Było źle. Było między nami jakieś nieporozumienie. Polacy coś mieli przeciwko Ukraińcom. Ukraińcy mieli coś przeciwko Polakom, ale nastała wojna. I teraz, no Polacy zdali egzamin chrześcijaństwa, przyjęli Ukraińców i wszystko wyrównane. Poczytajcie sobie, posłuchajcie. Już wszystko wyrównane, bo byłem w jednym miejscu, nie powiem w jakim, ale to są fakty i od tego przed Panem Bogiem odpowiem. Absolutnie. No, mówił mi tak jeden młodzieniec,
30-letni, chyba jeden lat, że Polacy wcale nam, Ukraińcom łaski nie robią, że nam pomagają, bo mają wiele za uszami wobec nas do tego zapłacenia za naszą krzywdę. Ludzie, dlatego to są rzeczy takie smutne, ale one są. Dlaczego tak się dzieje? Bo nie jest na to przyzwolenie i od osób duchownych, i od osób świeckich. Dlaczego? Żeby mieć święty spokój. Jedni, a drudzy mają pewnie jakieś interesy. Jakie? Nie wiem. To są dziennikarze, to są różne media. Dopytujcie, bądźcie dociekliwi. Dlaczego to się dzieje? Dlaczego na lewatach jadą na medykę, prawda, czołgi i jadą samochody opancerzone i tysiące tirów samochodami osobowymi? Tam wojna jest, czy handel samochodami? Jedźcie i zobaczcie. Zarzuty, ale stawiam pytanie, co tam się dzieje? Dlaczego tak jest? I ponoć ostatni hicior, prawda, jest, że nasze cargo ma być przyjęte z kolei niemiecko i ukraińsko. No, być może to jest nieprawda i oby to była nieprawda, ale jak ja mogę, moi drodzy, ufać człowiekowi, który mówił, że polskość to nienormalność? Jak ja mogę ufać temu człowiekowi? To jeszcze to... Być może tak, ale my mówimy o tym, co trzeba zmienić, aby to dobro stało się dla wszystkich tych, co źle czynią, faktem, żeby się może obudzili i żeby to o tym dobru świadczyli. Każdy na swoim miejscu. Amen. Dziękujemy! 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 Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy wiarnych i niewiarnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Chłożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Módlmy się o pokój wieczny dla Polaków pomordowanych na Wołyniu i Kresach południowo-wschodniej Polski przez ludobójców z ONUPA.
Panie Jezu, na ostatniej wieczerzy w morzywie pożegnalnej powiedziałeś do apostołów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nikt tak jak daje świat, ja wam daję. Za Kościół powszechny, aby na każdym kontynencie i w każdym kraju był znakiem Jezusowego pokoju oraz narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Panie Jezu, polecam Twojemu miłosierdziu wszystkich naszych braci i nasze siostry, którzy w tak okrutny sposób zostali zamordowani na naszych Kresach przez ludobójców z ONUPA, których winą było tylko to, iż byli Polakami, w ogromnej swej ilości zakopani w bezimiennych dołach śmierci. Dobry Boże, daj im radość w Królestwie Twojego Syna, a nam, żyjącym, daj możliwość pochowania ich doczesnych szczątek w poświęconej ziemi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Idźcie i głoście światu Ewangelię. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Polecamy Ci, Jezu, wszystkich kapłanów, którzy jako dobrzy pasterze, słudzy Ewangelii, oddawali swe życie, broniąc powierzone im owce, tych, którzy nie dokończyli odprawiania mszy świętych, nie tylko na Wołyniu. Polecamy wraz z nimi braci i siostry zakonne, kleryków, niech ich ofiara krwi męczeńskiej przyczyni się do zwycięstwa prawdy nad upowskim kłamstwem, dobra nad złem, miłości nad nienawiścią w relacjach polsko-ukraińskich. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty powiedziałeś: dopuśćcie dzieciom przychodzić do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Czy widziałeś, Ojcze Święty, patrząc z góry przez firmament, dzieci śliczne jak aniołki na sztachety powbijane? Kto je teraz poprowadzi na spotkanie z Tobą, Boże? One przecież takie małe, zbłądzą same w tych przestworzach. Było ich 60, 80 tysięcy. Tak do końca nie wiemy. Ty, dobry Jezu, znasz je wszystkie po imieniu. Przytul je do serca swego. Ciebie prosimy. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Dobry Boże, polecamy Ci dziś w tej Eucharystii tych sprawiedliwych Ukraińców, którzy ryzykując życiem swoim i swojej rodziny, ratowali bliźnich przed zagładą. Polecamy również tych księży grecko-katolickich na czele z arcybiskupem Homyszynem, którzy przeciwstawiali się ukraińskiemu nacjonalizmowi, a którzy za wierność prawu miłości także w okrutny sposób byli mordowani. Niech Bóg da im nagrodę wieczną, a ich bohaterska postawa niech będzie nicią pojednania polsko-ukraińskiego, uznaną przez władze duchowne i świeckie w Polsce i na Ukrainie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Coście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Polecamy Ci, dobry Boże, tych wszystkich, którzy od tylu lat zabiegali i zabiegają o prawdę o tych niesamowicie trudnych czasach, a którzy przez różne władze duchowne i świeckie byli i są sekowani, poniżani, traktowani często jak dzieci gorszego Boga. Polecamy Twemu miłosierdziu w sposób szczególny już niestety świętej pamięci mistrza Andrzeja Pityńskiego, którego dzieło za chwilę poświęcimy,
świętej pamięci księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, Janinę Kalinowską i wielu, wielu innych, którzy nie szczędzili i nie szczędzą trudu, aby prawda o Kresach nie była zasypana piaskiem niepamięci czy płachtą zakłamania. Boże, tym, co odeszli, daj radość życia wiecznego, a wszystkim żyjącym sił do trwania w prawdzie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Święty Jan Paweł II powiedział w 1979 roku: proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie zniechęcili się. Prośmy dobrego Boga za nas samych, abyśmy sprostali temu zadaniu, abyśmy to dziedzictwo pamięci o Kresach, prawdę o tych tragicznych wydarzeniach, jakie tam miały miejsce, umieli bronić i przeciwstawić ją kłamstwu przez swoje zaangażowanie i wytrwałą pracę na różnych odcinkach naszego życia. Ciebie prosimy. Przyjmij, Panie Boże, te wszystkie nasze wezwania, prośby, modlitwy i spraw to łaskawie, byśmy się uświęcali, udoskonalali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożyteczność i całego Kościoła świętego. Wejrzyj, Boże, na dary błagającego Cię Kościoła i przemij w sakrament duchowy dla Twoich wiernych, aby przyjmując go zastali w łasce i świętości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem twoim. W górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje, osadna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Za
Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za nas i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem i zakonami. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o pomordowanych w Wołyniu i południowo-wschodniej Małopolsce i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Andrzejem Bobolą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Jeden pokoju, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Amen, Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Amen, Boże, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Moi drodzy, z tego tytułu, że organizacja mszy świętej była dopiero od tamtego tygodnia, od wtorku, od środy. Mamy tylko kilka puszek, jest parę tysięcy komunikantów. Ci, którzy nie będą mogli przyjąć Komunii Świętej teraz, to niech ją przyjmą duchowo, a potem w swoich świątyniach. Po prostu nie damy pewnych rzeczy rady inaczej uczynić. Miejcie to za zrozumienie. Na straży mojej stój.
Bądźże
Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostyi. Pozdrowiony anielskich chlebier, w tym to sakramencie wielbimy Ciebie. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg Wiedwabnem no tak. 3 dni temu. Wszędzie jesteśmy, nie? Musimy być, tak, musimy być. Tym razem przyjechałem z żoną, tylko poszła do Komunii Świętej. No tak, tam jest tyle ludzi, ja już kręcę właśnie od... Ja wiem. Dzisiaj zrobiliśmy 450 km. Ja tylko 250. W Warszawie, ale czeka, drugie tyle czeka na mnie. Cześć, witaj.
witam, no. Witam. Dobra, witam. O, witaj, witaj. Witaj, idziesz dopiero? Nie, ja już tam filmuję. Ja też bym do ciebie zbierał i już było na Akredytacja jest jakaś.
Cześć, cześć, witaj. Radio Znakorza. Jak to? Poczekaj, aż się tutaj skończy te opłaty. Ja to już od początku właśnie. No, troszeczkę tam nakręciłem, żeby z czego złapać. Ale na żywo nie idzie, nie? Nie, na żywo nie. Chciałem utrwalić tego. Cześć, cześć. Jakoś tam leci powoli. Siadaj, odpocznij, siadaj, siadaj. Jak tam? Jesteś od początku? No. No, ja też. Kręć jak się tam, wiesz, towarzystwo całe. Jakie to ja byłem tam przy scenie. Od początku kręciłem. No, to pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj. Kiedy mnie odwiedzisz, to nie mówię. No, mówili się. Takie kółeczko zrobić. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, cześć. Witam. A jest człowiek, no, ale dobrze, że ma to ściągnie. Tak jest. Prawda? No oczywiście. Moja młodość. Tak, tak, wszystko, wszystko. Później będę puszczał. Ja od tamtąd, tam byłem przy scenie. Zaczęłem, a potem chciałem ludzi też. To była rocznica 7 w Katarzynie. Rocznica wojny w Katarzynie.
Dobry panu. Dzień dobry, witam. Oglądam filmy z panem. W Warszawie pan mieszka, tak? Tak, tak, tak. I pochodzenie jakie? Syryjczyk? Syryjczyk, tak. Zgadza się. Oglądam z panem filmy, tak trzymać. Tak trzymać. Dzięki. Musimy się trzymać. Dopuścimy jeszcze przed obca. Tak, jest tutaj tylko święty, to mu jeszcze przed obca. Bo przyjechał samochód. Prawie. Nie wiem, czy ja tu będę mógł zejść na ten nagle. Jeszcze są ludzie tutaj. O, zrobił tego wolno, on zrobił to szybko. Dzień dobry, cześć, witaj, witaj. Witaj. Widziałeś naszych chłopaków? No tam jest wszystko, tam nakręciłem. Tak, tam stoją. U źródełka. U źródełka, tak jest. A jak jest, to zobaczyć. Dobry, witaj. Tak, grubo też się zajedzie. Tam ma chodzić się na wolę. Tu to jest trochę różniej. No i teraz muszę znowu wracać tam. Takie kółeczko. Zrobione. Już siedem próbował, a mama nie wypadł. Czyli muszę wracać kawałek tutaj. No, nie ma opcji. Tam ja robię jeszcze. Ładny czas. Dłudy Witam, witam, cześć. Wojtek też jest? Cześć, cześć. Co? Marcina widziałem, Wojtek jest? Marcin jest, a ja Wojtka też nie widziałem. Ale pewnie tam też jest. Gdzieś tam stoi. Trochę tutaj widziałem osobską razem. No, no, jest, jest. Jest trochę. Ja już nakręciłem wszystkich chyba tam, mniej więcej. No, dziękuję. Wspaniałe. Przemówienie księdza to było naprawdę niesamowite. Niesamowite. Żadnych biskupów nikogo nie było. No, z tego już mówili o tym, nie? To jest, tak. A potem jeszcze wybaczcie, bo jak mnie wybaczamy i tak dalej, to w imieniu biskupów i tak. Muszę przejść na drugą stronę. Cześć. Witam, witam, cześć, 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 nawzajem.
Może zapomnieć. Ja dopiero ustawiam pana. Tutaj chyba zimno. O, tu jest przejście. Jeszcze wie, nienarodzone, bardzo tym się upajali, jak Polaków mordowali, małe dzieci w matkach moje. Jeszcze te nienarodzone, pamiętajcie dla potomni, że nie wolno wam zapomnieć ludobójstwa. Zaświęcamy do tego dnia. Cześć, witaj. Dopiero przyjechaliście? Nie, już tu jesteśmy, tak. Od połowy gdzieś przy, nie? Aha. Ja od początku właśnie kręcę. No bo kolejka była straszna, nie? Także ledwo kurde. Taki tłok. No a ci Wojtek jest i ten? Marcina widziałem, ale Wojtka nie widziałem. Cześć, witaj. Witaj. Także nie widziałem, nie wiem. Pewnie jest tam też. No na pewno, nie? Tylko trzeba się znaleźć. Trzymaj się. No hejcie. Jak zawsze chcę w rękę. To nie samolot. My się w Sosnowcu widzieli. Witam cię. Cześć, witajcie. Cześć, witajcie. Jak było szkolenie kamratów w Sosnowcu? Tak. A jest Marcin chyba jest. Wojtek też, tak? Bo nie widziałem. Ja kręcę, ja tam przy scenie stałem i kręcę od samego początku i później chciałem nakręcić jeszcze. Także my nos też mordowali bez ceny. Daj ludzi, daj. Trzymajcie się. Miłego. No to jest znowu Dolkowa chyba z tyłu, a ja muszę wracać do mojej czapki paraselki, tam zostawiłem przy scenie. Zabrzmi trąba smoka, przyjdzie
Prosimy Cię, Boże, aby przez uczestnictwo w tym sakramencie wrastał w nas Jego zbawienny owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Robiłem kółeczko, kręcę. Chciałem wracać. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo, a najpierw odmówmy. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Zostań Panu, spalaj mi zły skąd i rozpoczę dzień.
Warszawie się widzieli rok temu i tu się widzieli. Wszędzie. Koła. Od Ludwika Wasiaka. Tylko ja przyjechałem z Narodowca. Ja jedyny tylko tu przyjechałem. A on został? Sam? A on został w Berlinie. A on został w Berlinie. Zakończyła się msza święta, dodam tylko, że jeden z księży, który również ją odprawiał, był ksiądz Ryszard Szymkowiak, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszcz. Drodzy Państwo, za nim brawa, brawa. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu programu, mamy prośbę, aby Państwo dziennikarze troszeczkę zeszli niżej, bo niestety wszyscy inni nic tutaj nie widzą. Będzie możliwość zrobienia zdjęcia, a odsunięcie pomnika jeszcze nie teraz. Także bardzo prosimy, bo musimy także uszanować tych wszystkich, którzy tam stoją poniżej. Prosimy tak do tych schodków, bo szanujmy się wszyscy nawzajem. Tyle osób, każdy chce zobaczyć. A przed nami teraz ważna uroczystość. Jeszcze prosimy, jeszcze troszeczkę. Prosimy troszeczkę też, żeby wszyscy się cofnęli, wtedy będzie dla nas wszystkich miejsce. Jeszcze odrobineczkę, naprawdę. Bardzo bym był w imieniu organizatorów wdzięczny, bo za chwilę będą również przemowy, więc chcemy tutaj umożliwić dojście. Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże, na niebie, zapomnij o mnie. Trzecia część Dziadów Adama Mickiewicza. Zapamiętajmy te słowa, jakże wymowne i tutaj dzisiaj trafne. Proszę Państwa, przed nami kolejny punkt uroczystości. Proszę wszystkich o powstanie.